Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Witaj. Dzisiaj pochylimy się nad tematem pracy z cieniem. Praca z cieniem. To jest jeden taki z terminów, który ostatnio bardzo się przewija w kręgach rozwojowych, tak samo jak narcyzm. Obydwa tematy są mi dosyć bliskie. Ku pracy z cieniem jest wiele technik, wiele nauczycieli pokazuje nam różne techniki. Ja oczywiście sięgam dzisiaj do Was znowu z metodą EFT. Moja najlepsza przyjaciółka, która jest również po części moją przewodniczką duchową, ma taką teorię, z którą coraz bardziej zaczynam się zgadzać, że w momencie, kiedy my zobaczymy nasz cień, tak, czyli na nasz cień spłynie światło naszej świadomości, to ten cień sam w sobie zacznie się rozpuszczać. I powiem Wam, że naprawdę widzę to coraz bardziej. Dam Wam taki swój osobisty przykład. Jeden z moich cieni, który dostrzegłam na końcu tamtego roku, to to, że kiedy ktoś mnie skrzywdzi, jestem skrzywdzona w sytuacji z inną osobą, to ja z tego miejsca mojego własnego bólu atakuję drugą osobę, bo chcę, żeby ta druga osoba też cierpiała. Mówię tutaj oczywiście o relacjach, które najczęściej takie problemy sprawiają, relacji romantycznej z moim partnerem. No więc w tamtym roku miałam właśnie taką sytuację, mieliśmy kłótnię i uświadomiłam sobie w trakcie tej kłótni, że ja po prostu chciałam mu dowalić, tak? To, co on powiedział, bardzo mnie skrzywdziło, z tego mojego bólu naprawdę chciałam mu po prostu, brzydko mówiąc, dostrać. No i miałam tak zwaną noc czarnej dupy. Powiem Wam, że strasznie cierpiałam. To było niesamowicie bolesne, żeby zobaczyć to, że ja w taki sposób się zachowuję. Ale od tego zaczął się proces. Parę dni później spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy ten problem i on też zwrócił mi na to uwagę. Powiedział, że czuć było, że ja bardzo cierpiałam i z moich wypowiedzi chciałam sprawić, żeby on też cierpiał. Więc to było odsłonięcie następnej warstwy tego, że to jest widoczne. Idąc dalej, będąc dalej w tym procesie, uświadomiłam sobie, że w taki sam sposób zachował się mój ojciec. Mój ojciec cały czas rzuca żarciki i teksty, które po prostu mają za zadanie dowalić ci, tak? Wbić ci szpilę. To też pomogło mi uświadomić sobie, jak bardzo cierpi mój ojciec i dzięki temu zyskałam trochę więcej dystansu do tego, co on robi. Ale też zrozumiałam, że jakby nie ma się co dziwić, że zachowałam się w taki sposób, ponieważ tak zostałam nauczona. I powiem Wam, że tylko od samego tego procesu zobaczenia tego i jednocześnie nie wypierania się tego i biczowania siebie, że ja jestem takim okropnym człowiekiem, tylko po prostu zaakceptowania tego, to sprawiło, że w tej chwili to już się po prostu nie wydarza. Znaczy, co się wydarza, to już od tego czasu minęło jakieś 5 miesięcy i w tym czasie miałam, podejrzewam, z 5 sytuacji, gdzie bardzo szybka odpowiedź na jakieś zachowanie mojego partnera, bo tutaj o nim mówię, przyszła mi automatycznie do głowy, która byłaby dosyć bystra i ostra, ale ona byłaby bolesna. Ona byłaby w jakiś sposób złośliwa bądź raniąca, nie wychodząca z dobrego miejsca, tylko z tego właśnie, z tej takiej wredoty, którą większość z nas gdzieś tam w sobie ma, nieważne jak bardzo się tego wypieramy. Ale przez to, że ten cień mój już został odkryty, to po prostu ja zauważam tą myśl, jak ona przepływa przez mój umysł i moją świadomością ją rozpuszczam i uświadamiam sobie, nie, ja nie muszę wcale tego mówić. Ja nie chcę tego robić. Po co mówię Wam o tej historii? To dlatego, że gdyby to było tak, że ja zobaczyłam ten swój własny cień i po prostu bym się zbiczowała, skrytykowała siebie strasznie i pomyślała sobie, jakim jestem okropnym człowiekiem, podejrzewam, że nie udałoby mi się za bardzo ruszyć z tym do przodu. Więc co ma za zadanie zrobić ten film? To on ma za zadanie pomóc Ci pokochać swój cień. Albo chociaż go zaakceptować, ponieważ naprawdę z całego serca wierzę, w momencie, kiedy to, że Ty już widzisz ten cień, to jest więcej niż połowa roboty i to jest najtrudniejsze. Drugi etap to teraz go zaakceptować. No to co? Wskakujemy, bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie i za nasz cień. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie ten krótki filmik, w którym tłumaczę, o co chodzi w tej metodzie. A reszta, jedziemy. Może chcesz polubić ten film? Byłoby mi bardzo miło. Dzięki. Pomimo tego, że mam ten cień, tą część mnie,
która stara się o mnie zatroszczyć. I czasami robi to w nieciekawy sposób. Pomimo tego, że mam ten cień. To decyduje się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą inną osobę, która pomogła mi sformułować ten cień. Każdy z nas robi najlepsze, co potrafi. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Mam ten cień. Mam swój cień. Czasami jestem naprawdę bardzo ciemna. Czasami naprawdę bardzo mnie to przygnębia. Czasami czuję się z tego powodu naprawdę okropnie. I staram się poczuć się lepiej. I chcę czuć się dobrze. Ale ta część mnie próbuje ściągnąć mnie w dół. Nie dlatego, że jest ona zła. Nie dlatego, że ona mnie nienawidzi. Ona mnie kocha. Ma trochę dziwne sposoby na okazywanie tej miłości, ale ona stara się mnie chronić. To jest tak, jakby ktoś by mnie popchnął na ulicy . Mogłabym sobie pomyśleć, że to jest naprawdę okrutne i okropne. Dopóki sobie nie uświadomię, że ta osoba uratowała mnie przed tym, żeby mnie potrąciła ciężarówka. To jest właśnie to, co mój cień próbuje robić. Mój cień w jakiś sposób stara mi się zapewnić bezpieczeństwo. I wtedy, kiedy mój cień przejmuje kontrolę, to jest naprawdę bardzo trudno to zobaczyć. Naprawdę czuję, że jestem w głębokim dole. I brakuje mi miłości. A ja i tak decyduję się kochać i szanować siebie. Decyduję się dostrzec mój cień. I wtedy, kiedy pozwalam sobie to zrobić, to może będzie łatwiejsze następnym razem, kiedy on się pokaże. Być może jest mniejsza szansa na to, że on się pokaże. Ponieważ ja znajduję lepsze sposoby na to, by troszczyć się o siebie. Znajduję zdrowsze sposoby na to, by troszczyć się o siebie. Znajduję bardziej łagodne sposoby na to, by troszczyć się o siebie. I ja naprawdę na to zasługuję. Mój cień nie zawsze się ze mną zgadza. W oparciu o stare oprogramowanie, mój cień czasami mówi: to musi być bolesne. Nie mogę cię tylko delikatnie odsunąć od tej ciężarówki. To musi być bolesne pchnięcie. I to jest wciąż akt miłości. I ja decyduję się teraz to zobaczyć. I kocham mój cień. Może nie kocham metod mojego cienia, ale doceniam jego intencje. Uwalniam tą potrzebę, by chronić siebie w szkodliwy sposób.
Uwalniam to z całej mojej przeszłości. Traktuję siebie z jeszcze większą ilością miłości i szacunku. Może jeszcze mam trochę do zrobienia. I być może przydarzą się sytuacje. Kiedy mój cień wciąż zostanie przywołany. Żeby uratować ten dzień w jakiś mroczny sposób. A ja kocham mój cień. Dziękuję za to, że mnie kochasz. Dobra, teraz chciałabym już poczuć się lepiej, ok? Pozwalam sobie na to, by czuć się tak dobrze, jak to tylko możliwe. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I jak się czujesz? Coś się zadziało? Ten tapping mógł spowodować fajne uczucia, a mógł on spowodować jeszcze większego doła. Jeśli czujesz się teraz gorzej, to z całego serca zapraszam Cię do powtórzenia tego tappingu bądź wykonania jakiegoś innego EFT, jeśli pojawiła się jakaś inna emocja. Może jest to smutek, złość lub żal do siebie. Zapraszam do tego, żeby wejść w wyszukiwarkę YouTube, wpisać Katshakti i wpisać właśnie tą emocję, która się pojawiła i zrobić sobie taki następny tapping. A jeśli jest to coś tak skomplikowanego, że nie jesteś w stanie tego znaleźć, zapraszam do komentarzy, dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć. Zapraszam również na prywatne sesje ze mną na Skype'ie bądź na Zoom. Jeśli uważasz, że moja praca wspiera Twój rozwój osobisty, a Ty chcesz w zamian wesprzeć mój, zapraszam do opisu. Jest tam kilka sposobów, w jakie można to zrobić. Dziękuję Ci bardzo za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Pokój, kochani.